Witam na ósmej już w tym roku prezentacji Renault Megane GT. Bardzo się cieszę, że tak dobrze mi idzie. Ósma sztuka trafia do oferty. Ósma sztuka z reflektorami ksenonowymi. Tym razem egzemplarz od pierwszego jedynego właściciela, który użytkował samochód do samego końca. W lipcu tego roku pojawił się po raz ostatni w autoryzowanym serwisie Renault w celu usunięcia kilku usterek, właściwie jej wyceny, usunięcia tych trzech usterek, które auto posiadało do zrobienia przeglądu technicznego w Holandii. Jedna usterka typowo mechaniczna, niedziałający ręczny. Tę usterkę udało się już usunąć, mianowicie wymieniliśmy linkę i zaciski oba hamulcowe. Druga usterka to jest standardowo przy Renault Megane chłodnica klimatyzacji, to również zostało zrobione, chłodnica jest założona nowa, na nowo została nabita klimatyzacja. No i trzecia usterka może się wydawać wizualna, ale to jest uszkodzony próg od krawężnika, także tutaj w Holandii, jeżeli chodzi o takie uszkodzenie, auto miałoby problem z wykonaniem, z przejściem przeglądu technicznego, przez to, że no, jest to element konstrukcyjny, który może korodować i takie auto nie może być tam na ten moment dopuszczone do ruchu. U nas to trochę inaczej wygląda, możemy ten samochód normalnie zrobić przegląd i nim jeździć, kolokwialnie mówiąc, do usranej śmierci, aż ten próg się całkiem rozsypie i go nie naprawiając. Później Wam pokażę, jak ten próg uszkodzony od krawężnika wygląda. Tymczasem przechodzimy do prezentacji. Egzemplarz wyprodukowany w roku 2010, pierwszy właściciel od nowości, 215 tysięcy km przejechane, do końca autoserwisowane w autoryzowanym serwisie, chociaż ta ostatnia wizyta w lipcu tego roku, no to tylko tyle, że przebieg został wbity do ogólnego systemu Renault i można po numerze więc sobie to zweryfikować, jednak nic nie było robione, tak jak mówię, właściciel tylko pojechał na wycenę naprawy usterek. My usterki zrobiliśmy już dwie, jedna jeszcze została, pokażę teraz, jak auto wygląda od strony wizualnej. Hamulce z przodu jak nowe, z tyłu jeszcze, tak można powiedzieć, w połowie. Opony z przodu, w ogóle to jest ten sam komplet Klebera z 17 roku, w stanie takim na dojechanie do końca tego sezonu, natomiast no tutaj z tyłu jeszcze te opony są w dobrym stanie. Auto bardzo ładnie utrzymane, jeżeli chodzi o stronę wizualną, tym bardziej, że to nie jest samochód, który był jakoś tam odświeżany, lakierowany, poprawiany i tak dalej. Ma 12 lat, jest czarny, oczywiście jakieś tam swoje ryski drobne, czy tam odpryski od kamieni, jakieś tam takie tego typu rzeczy eksploatacyjne oczywiście posiada, no ale nic takiego szczególnego, nie ma jakichś tam aktów wandalizmu, że trzeba sobie samochód lakierować. Także tak to wygląda od strony wizualnej. Przejdziemy teraz do pokazania tego pechowego uszkodzenia w progu. Jakby ktoś się pytał, bo tutaj takie zbliżenie, to po prostu no pomyjni, tak? Próg wygląda w ten sposób. Zobaczcie, tutaj tam dalej jest w porządku, tutaj jest uszkodzony, tak 40% oceniam, że progu jest uszkodzone. Oczywiście to tylko od spodu, tutaj żadnego problemu z tym progiem nie ma. Zaraz wykonamy pomiar powłoki lakierniczej. Jak widzicie, już koleżanka czeka, przed wrześniem dotarła dziewiąta sztuka, udało się też znaleźć auto. No dobra, tutaj nie ma więcej co pokazywać, przechodzimy do tego pomiaru powłoki lakierniczej.
Mamy oryginał. 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 Sorki za te ślady od wody, ale kurczę, mynia w okolicy automatyczna się popsuła, no i niestety musiałem go opłukać ręcznie i tak to po prostu wychodzi. Także jak widać, auto całe w fabrycznym lakierze, przechodzimy do wnętrza. Uwierzcie mi, w tym samym roku pokazywanie 8 raz tego samego identycznego wnętrza naprawdę jest już dla mnie nudne. W skrócie, to co we wszystkich Megankach GT jest, elektryczne szyby, lusterka, tutaj jest też składane. Fotele oczywiście, kubełkowe. Jest to samo co w każdej innej, tak? Nakładki na pedały, nawigacja też z tego co pamiętam, tak samo jak i Xenon, po raz 8 w tym roku. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, oczywiście jest radio, czujniki parkowania przód, tył. Uważam, nie ma co dłużej się zagłębiać w tym temacie, bo już trochę nudne to jest pokazywanie tych samych samochodów. Takich samych, nie tych samych, takich samych. Korbotronika z tyłu nie ma. No i teraz takie pytanko. Która ładniejsza? Czy czarna, czy koleżanka szara? Srebrną, powiem wam szczerze, miałem w tym roku dopiero pierwszy raz w życiu. Czarnych było sporo, tych szarych też kilka było, niebieskich kilka było, białe też były, tej czerwonej coś nie mogę trafić. No ale to mówię, każdy klient ma swój jakby gust. Samochody czarne i białe są tak preferowane w wielu markach, w Renault Megane GT też tak jest, że ktoś szuka tylko białej albo tylko czarnej. Szara nie pasuje, niebieska nie pasuje, żadna inna nie pasuje, no nie? No. Także tutaj te kolory, no to jest kwestia indywidualna. Wiadomo, niebieska taka może by się wydawać najbardziej poszukiwana, ale są, mówię, ludzie tacy, którzy tylko czarny i biały biorą pod uwagę. Żadny szary, żaden srebrny, żaden czerwony, nic takiego nie wchodzi w grę. Wprawdzie ostatni serwis w autoryzowanym serwisie zanotowany w książce serwisowej przy przebiegu 196 tysięcy km w lipcu 2020 roku. Tak samo wtedy był też przegląd techniczny, także to mamy, jeżeli udokumentowane, o książkę serwisową. Natomiast tak jak mówię, ostatnia wizyta w lipcu tego roku przy przebiegu 215 tysięcy km. I jeżeli kogoś to naprawdę bardzo interesuje, mogę wysłać cały wydruk z ASO drogą mailową, mam to wykupione za 70 zł, także nie ma problemu. Tam również jest specyfikacja tego egzemplarza, dokładne wyposażenie, także jeżeli kogoś interesują bardziej szczegółowe dane do samochodu, to takie coś mogę udostępnić. Mam jeszcze również stare przeglądy techniczne, jakieś faktury, tego typu rzeczy, ale mówię, ostatnia wizyta w ASO w lipcu tego roku. Także, żebyśmy się dobrze zrozumieli, na dzień dzisiejszy cena adekwatna do stanu, jaki prezentuje ten egzemplarz. Oczywiście klimatyzację mamy zrobioną, nowa chłodnica, oczywiście ręczny mamy zrobiony, progu nie jesteśmy w stanie zrobić ze względu, że zakład blacharsko-rakierniczy, z którym współpracujemy, jest obecnie na urlopie. Po urlopie wiadomo, jakaś tam kolejka jest, więc to się wszystko odwlecze w czasie. Jeżeli kogoś interesuje ten samochód w tym momencie taki jak jest, to zapraszam. Jeżeli nie, drugą sztukę mamy w stanie perfekt. A ta również, jeżeli się nie sprzeda, zostanie doprowadzona do takiego stanu jak egzemplarz obok. No i wtedy też cena będzie adekwatna do stanu z przyszłości. Na razie jest jak jest.
zostało zrobione to, co wymaga, żeby tym samochodem po prostu normalnie jeździć, a kwestie wizualne musimy niestety przełożyć na potem. Jeżeli kogoś auto interesuje, zapraszam do kontaktu telefonicznego.